Nazywam się Monika Zawiślak, jestem lekarzem, specjalizacja medycyna rodzinna. Obecnie czasuję w praktyce lekarza, lekarzy rodzinnych w Berlinie. Dobrze mówić po polsku. Zainteresowałaś się tym, co tutaj robimy, czyli refleksoterapią. Jest to na świecie uważane za tak zwaną terapię naturalną, ale tutaj powiedziałaś nam, że jesteś lekarzem rodzinnym, tą specjalizację w Polsce zdobyłaś, a zdobywasz specjalizację teraz, powiedz, w Niemczech jaką? Obecnie robię specjalizację z medycyny naturalnej. Jest to możliwe, jest to możliwe. W Polsce jest niemożliwe, na świecie jest. Jest to specjalizacja, która trwa około 2 lat. Kończąca się egzaminem przed niemiecką izbą lekarską. Jest to specjalizacja, która otwiera, poszerza, można tak powiedzieć, horyzonty na nasze sposoby leczenia. Uczymy się tam nie tylko akupunktury, ale również bardzo przydatnych, ciekawych homeopatii, różnych ciekawych metod działolecznictwa, którymi można wspomóc. To powiedz jeszcze o tym, że to, że się lekarze uczą czegoś takiego, to jest raz. Natomiast pacjenci, którzy przychodzą i którym byś widziała taką ewentualność, żeby zastosować, to co? Rękę do kieszeni składają, czy kasy płacą za to? No w przypadku akupunktury jest to sposób leczenia, który jest częściowo finansowany przez kasy chory. Całkowicie finansowany w przypadku zabiegów takich jak bóle, w takich chorobach jak na przykład rwa pulszowa, czy bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, bóle stawów kolanowych. Jest to metoda powszechnie dostępna, wielu lekarzy praktykuje ten rodzaj leczenia. Również w naszej praktyce jest to bardzo szeroko rozwinięty sposób leczenia. Przychodzi wiele pacjentów, również można obserwować świetne efekty leczenia i można powiedzieć również wyzdrowienia z chorób, które przewlekle tak, są leczone. A powiedz, poza akupunkturą, co jest jeszcze refundowane w Niemczech? Myślę, że to zaciekawi tych, którzy oglądają w Polsce nas. Dodatkowo jest bardziej dostępna i powszechna metoda leczenia, jaką jest homeopatia. Przez niektóre kasy chorych jest ona również częściowo finansowana, także pacjenci mają dostęp również lepszy do takiego sposobu leczenia. A powiedz, mieliśmy dwójkę pacjentów, pana ze stwardnieniem bocznym zanikowym i panią po udarze mózgu. Jak jako lekarz i uczestnik, autorka tych no, można powiedzieć, uzdrowień, których byliśmy świadkami, jak się czujesz w tej sytuacji? Bez tej metody też moglibyśmy powiedzieć, że nie mamy dla pana żadnych propozycji, a tutaj okazuje się, że jest nadzieja na to, żeby było lepiej i pani po udarze mózgu. Są to takie rzeczy, kiedy jako lekarz obserwuje się takie efekty leczenia, to można by powiedzieć, no to są rzeczy, których mi brakuje w naszych takich tradycyjnych sposobach leczenia, których chciałoby się, żeby były powszechnie dostępne, żeby pomóc pacjentom z tak ciężkimi schorzeniami. I efekty leczenia są no, niesamowite. Po prostu tego po prostu życzyłabym sobie na co dzień oglądania takich efektów leczenia, a nie wypisywania recept na leki, na choroby przewlekłe i sposób leczenia, którymi nie można tych chorób wyleczyć, ale tylko zaleczyć w jakiś sposób. Ja myślę, że ważną rzeczą też jest to, że my jesteśmy ludźmi. Być może też będziemy potrzebowali różnej formy pomocy. I gdybym ja jako pacjent usłyszał od swojego lekarza, że niestety nie ma dla mnie żadnej propozycji, czułbym się z tym byle jak. A my jako lekarze też przychodzą do nas nasi pacjenci. Mamy za nadrzu już tą metodę. Zadowoleni jesteśmy. Tak, to prawda. Dziękuję.